z panem prezydentem obejrzałam imponujące inwestycje społecznego budownictwa, które w Opolu rozwija się bardzo dobrze i naprawdę pełni bardzo różne funkcje społeczne, od zabezpieczenia mieszkań dla osób, których nie stać na własne mieszkanie komercyjne w tym momencie, po zabezpieczenie potrzeb senioralnych, ściągnięcie młodych ludzi do Opola, ściągnięcie specjalistów do Opola, tak więc naprawdę jest to modelowy przykład społecznego budownictwa. Prezes Bałajewicz odwiedza dwa SIM-y, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, i muszę powiedzieć, niestety, po naszych poprzednikach stan, zwłaszcza jednego SIM-u, stan zarządzania, bo sama idea jest dobra, natomiast stan zarządzania karygodny, nieprawdopodobne nadużycia, użycie środków publicznych do kampanii, zakup samochodów super luksusowych do tego, żeby sobie zarząd mógł jeździć, to zostało ukrócone, sprawa przekazana do prokuratury, samochody są wystawione na sprzedaż, jest czyszczenie tych karygodnych nieprawidłowości i SIM-y będą funkcjonowały dobrze. Wreszcie bardzo ważna sprawa, Krajowy Plan Odbudowy. To jest część naszej inicjatywy, żeby informować samorządowców o tym, jak środki wydatkować. Jesteśmy tutaj, żeby spotkać się z samorządowcami i o tym opowiedzieć. Krajowy Plan Odbudowy już działa w Opolu. Opole jest dowodem sukcesu wieloośrodkowego, policentrycznego rozwoju Polski, funkcjonujące jako niezależny i coraz silniejszy ośrodek gospodarczy, miasto atrakcyjne i coraz atrakcyjniejsze do życia dla mieszkańców regionu. Ogromna w tym zasługa funduszy europejskich, tego sprawnego zarządzania funduszami europejskimi w Opolu i województwie opolskim, i bardzo, bardzo się cieszę, że jesteśmy w takim momencie, w którym mogę powiedzieć, że już 40 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy do Opola trafiło. Trafi, mam nadzieję, jeszcze więcej na najważniejsze inwestycje prorozwojowe. No, taką jedną z ciekawszych inwestycji jest wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy dla Uniwersytetu Opolskiego na wsparcie dla stypendiów studentów takich kierunków jak pielęgniarstwo, ułatwiające studiowanie w Opolu. Oczywiście tą oddzielną kieszonką są te standardowe fundusze europejskie, polskie fundusze w Unii, gdzie mówimy o 400 milionach złotych dla województwa opolskiego. I to są inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne tego regionu. Mówimy o 200 milionach złotych wsparcia w gazociąg przebiegający przez województwo opolskie, które zwiększy dostępność do tańszej, czystszej energii dla lokalnych przedsiębiorstw, ale też mieszkańców regionu. Mówimy też o inwestycji 50 milionów złotych w sieci przesyłowe w regionie, które zwiększają stabilność dostępu do energii w województwie opolskim. My w Polsce z perspektywy finansowej czy z budżetu na budżet unijny zwiększamy udział samorządów w administrowaniu unijnymi środkami i robimy to najlepiej w Europie, czyli nie widzimy żadnej potrzeby, by ten trend odwracać. Decentralizacja czy regionalizacja funduszy się sprawdza. Rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach, o pieniądzach, o finansowaniu działalności samorządów, o wyzwaniach, jakie stoją przed samorządami, bo państwo ministrowie zajmują się również polityką regionalną, a w tym kontekście wiele rzeczy związanych z polityką regionalną jest w tej chwili dyskutowanych, więc takie praktyczne spotkanie w Opolu, myślę, było doskonałą okazją o tym, żeby o tym porozmawiać. Mam nadzieję, że te wnioski przeniosą się też na konkrety, które będą w polityce regionalnej kraju. Natomiast oczywiście czuję się bardzo wyróżniony, doceniony i zauważony jako miasto w ogóle, jako Opole, tym, że parlamentarzy
parlamentarzyści całego klubu, całej partii znaleźli czas i przyjechali, są bezpośrednio na spotkaniach ze mną, z mieszkańcami. To nie jest codzienne, więc bardzo to doceniam. I oczywiście za to, o czym mogłem rozmawiać, przede wszystkim o tych wyzwaniach finansowych dla samorządów. Jak mówimy o liczbach, ja też podsumuję, jak byłem pierwszy rok prezydentem, budżet Opola wynosił 650 milionów złotych, teraz będzie wynosił prawie 1 800 000 000. W tym czasie pozyskaliśmy 1 200 000 000 złotych różnych dotacji unijnych, przede wszystkim zewnętrznych środków na finansowanie miasta, prawie 2 miliardy inwestycji, więc to dużo. Zresztą to widać w tym miejscu, w którym 15 lat temu jeszcze rosła kukurydza, bo o tym też Państwu mówiłem. Budownictwo społeczne, Krajowy Program Odbudowy to są bardzo ważne tematy do rozmowy. Krajowym Programem Odbudowy Państwo pamiętacie, jak byłem zaangażowany w to, żeby on w ogóle był dla Polski. Oczywiście sam tego nie sprawiłem, ale pamiętacie kontrowersje wokół tego, czy te pieniądze są Polsce potrzebne, czy nie. Polski rząd nie chciał o tym pamiętać, że takie pieniądze mogą budować przyszłość Polski i gospodarkę polską. Mamy zmianę i bardzo mnie ona cieszy i dzisiaj rozmawiamy o tym, jak te pieniądze wydawać. 3 branżowe centra umiejętności to jest pierwszy dorobek Krajowego Programu Odbudowy w Opolu. Te kierowane do młodych, które dają szansę, zresztą nie tylko do młodych, ludziom udoskonalić sobie swoje kompetencje bądź potwierdzić te kwalifikacje, które mają, tak żeby potem być atrakcyjni na rynku pracy. Oczywiście inne inwestycje, inne działania, choćby wnioski, które złożyliśmy do finansowania termomodernizacji szkół, to też są takie tematy, o których rozmawiamy. No i ten ostatni, ale nie najmniej ważny, czyli budownictwo mieszkaniowe. Myślę, kluczowe dla każdego samorządu, bo miejsca pracy i mieszkania budują samorządy, budują przyszłość samorządów. O to w Opolu dbamy, obok jest strefa ekonomiczna, która jest pełna, ale mamy już nowy teren inwestycyjny, kawałek stąd we Wrzoskach, ponad 100-hektarowy, który między innymi będzie uzbrojony tym gazem, który tym gazociągiem będzie płynął w ogromnych ilościach. I oczywiście mieszkania w tej formule, w której w Opolu budujemy, w kilku różnych formułach, o tym rozmawialiśmy, o kolejnych inwestycjach. Na Wrocławskiej się budują, pan prezes Maciej dzisiaj mówił, że na 140 mieszkań, które ma tam powstać, już jest złożone 140 wniosków, ale można cały czas składać. Natomiast chcemy tam wybudować 3 kolejne bloki, bo jest na to miejsce. I w innej części miasta, pamiętacie państwo, zapowiadaliśmy mieszkania komunalne z 80% dofinansowaniem z krajowych programów. Na to też liczymy, że będzie szansa, żeby to znalazło finansowanie. Więc reasumując, ja bardzo serdecznie dziękuję za zaszczyt, jaki mnie spotkał i możliwość rozmowy, dyskusji o tym, co w przyszłości w Polsce, o tym, jak budować politykę regionalną i jak wygląda w tym sytuacja takich samorządów jak Opole, średnich, nie w gronie tych metropolii, które pędzą, ale tych średnich, które potrzebują wsparcia i zrozumienia dla swoich potrzeb.